Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Hincul i mam dzisiaj dla Was coś specjalnego, czyli nowa mapa Windstorm albo Wichura. Mapka oczywiście pojawiła nam się w ostatnim patchu, w ostatniej aktualizacji 3.7. Oczywiście mapa gości już na PC-tach. Nie jest to jakaś nowa mapa, której po prostu nie ma jeszcze w World of Tanks. Na PC-tach ta mapa już jest jakiś czas. Prawdopodobnie dłuższy czas, a my dopiero właśnie teraz doczekaliśmy się w tej aktualizacji. No i chciałem po prostu Wam ją troszkę przedstawić. Tutaj chciałem podziękować chłopakom za zrobienie filmu razem dla Was. No i cóż, mapa Wichura, taka jest polska nazwa. Powiem Wam, jest oczywiście mapą zimową i z jednej strony mamy, po prawej stronie mamy miasto, a po lewej stronie mamy właśnie takie otwarte tereny, oczywiście zaczynając tutaj od zachodu, że tak powiem. Tak jak teraz właśnie jedziemy tutaj z wirusem. Te otwarte tereny dość ciekawie wyglądają. Prawdopodobnie, powiem Wam, ja jeszcze nie grałem na tej mapie, jeszcze ani razu mi jej nie wylosowało. Prawdopodobnie ona jest losowana tylko chyba na do 8 tieru, także ja jeszcze nie udało mi się zagrać na tej mapce. Ale jadąc właśnie tymi rejonami, gdzie tutaj właśnie widzimy wirusa, jest dość sporo takich miejsc, można powiedzieć, takich przepychacze jakby, gdzie prawdopodobnie rozgrywają się w większość potyczek. Miasto, szczerze powiem, jest dość sporo takich uliczek, gdzie dość ciasno też może być dla niektórych pojazdów. No tutaj można powiedzieć, że definitywnie ta strona mapy jest otwarta. Zaraz zobaczymy drugą część mapy, gdzie właśnie wjedziemy sobie do miasta. No i poprowadzi nas tutaj Mielczar. Zobaczymy, jak wygląda ta część miejska. Bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi właśnie o grafikę, ta mapka. Fajnie te budynki są porobione, dość fajnie odwzorowane. A jak się nie mylę, to jest to mapa, znaczy mapa, miasteczko francuskie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Tutaj jakaś katedra jest zrobiona. Jest naprawdę sporo takich uliczek, gdzie musimy niestety, ale dość uważnie pilnować, żebyśmy po prostu nie zostali poobijani. Troszkę tak, można powiedzieć, to miasto przypomina właśnie Zatokę Rybacką, gdzie też tam jest, mamy taki skrawek miasta, aczkolwiek tutaj to jest dużo, dużo większe. No i oczywiście tutaj mamy w zimie. Teraz pojedziemy sobie na Lewika. Zobaczymy, co tam jest. Ja widziałem właśnie dość sporo filmów, gdzie właśnie tą stroną tutaj czołgi przeważnie starają się właśnie przepchnąć. No i mamy taki zjazd też pod mostem, możemy przejechać, z tego co widzę. Bardzo fajnie wygląda, szczerze powiem. No i tu jest też przejazd pod mostem. Prawdopodobnie można tutaj dość łatwo się utopić. Nie wiem, jaka jest głębokość tej wody, ale nie radzę. Trzeba uważać. No i teraz jedziemy dalej tą stroną. Zobaczymy, tak jakbyśmy po prostu chcieli objeżdżać przeciwnika i dojechać do bazy. Tutaj mamy jeszcze kawałeczek jakiegoś portu. Jest fajnie też port zrobiony, no ale niestety jest zamknięta mapa dalej. I jedynie co możemy po prostu podziwiać widoki. No i tu jest wyjazd z miasteczka. Jedziemy dalej cały czas w stronę bazy czerwonej. Mamy jakiś podjazd na górkę, aczkolwiek nie wiem, czy do samego końca tam będziemy mogli dojechać. Chyba raczej nie. Także zobaczymy. Teraz zobaczymy, czy da radę wjechać, czy nie da rady wjechać. No już raczej pojazd znosi, także chyba raczej nie damy rady wjechać. Tym bardziej, że tam widać, tutaj jest właśnie dość stroma ściana.
ale tutaj do tego miejsca bez problemu jesteśmy w stanie podjechać i w razie czego obijać przeciwników, którzy po prostu będą gdzieś w miasteczku nam się wyświetlali. I zobaczcie, naprawdę tutaj fajna też miejscówka, można by było powiedzieć, a zaraz jest właśnie baza. Nawet można było tutaj gdzieś tam sobie przykampić i bronić bazy. Ja mówię, no ja jeszcze akurat nie miałem przyjemności zagrać na tej mapie. Ale bardzo fajna, bardzo mi się podoba. No i teraz mamy tutaj jakiś ogród jest. Jest jeden z dwóch mostków, albo nawet i więcej tych mostków tam będzie. No to jest taka wąska uliczka. Też trzeba uważać, żeby nie wpaść do wody. No i te uliczki naprawdę nie są jakieś mocno szerokie. A tu jest kolejny mostek. I dalej jeszcze jeden. No i tutaj zobaczcie, też był na wzgórzu jakiś kościółek czy coś takiego. No tu jest wyjazd z miasta, po prawej stronie mamy właśnie ten taki przepychacz otwarty, otwartą mapkę. Bardzo fajnie, mi się bardzo ta mapa podoba, z tego co widzę, oglądając ją. Dzisiaj jeszcze zrobię dwa filmy, oczywiście z nowymi wariantami mapy Port, gdzie mamy taką, można powiedzieć, letnią scenerię. No i dość, można powiedzieć, bardzo ciemną scenerię mapy Miasto Duchów. Doskonale wiecie, że ta mapa jest, można powiedzieć, bardzo jasna. A w tej scenerii, którą wam przedstawię, jest to burza z piorunami. I powiem wam, grałem na tej mapie. Jest dosłownie masakra, że tak powiem. Raz pamiętam, znaczy w ogóle pierwszy raz jak grałem na niej, to po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem, gdzie mam po prostu jechać. W którym miejscu, gdyby nie minimapa, no to by było naprawdę kiepsko ze mną. No i teraz mamy taki rzut z góry. Tu jest właśnie ten jakby taki kościółek czy coś takiego, gdzie prawdopodobnie też nam się uda wjechać. Jest tutaj chyba droga tam dalej. No jest sporo takich właśnie dość kamperskich miejscówek, gdzie można grać na wieżę. To jest na pewno bardzo fajna mapka też dla pojazdów wieżowych. No i oczywiście dla czołgów ciężkich, jeżeli chodzi o miejskie zabudowania. Ewentualnie dla dość twardych TD-ków. No, Mielczar, zniszczyłeś drzewo. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie graficznie. Piszcie w komentarzach, czy mieliście już przyjemność grać na tej mapie, czy nie. I właśnie, czy tylko maksymalnie chyba 8 poziom tutaj może grać na tej mapie. Mówię, ja jeszcze nie miałem przyjemności. Piszcie, czy wam się podoba. Co sądzicie o tej mapie. A ja będę się powoli z wami żegnał. I cóż, zapraszam jeszcze dzisiaj na dwa odcinki z mapą Port w scenerii letniej, no i mapa Miasto Duchów Ghost Town z burzą, z piorunami, gdzie naprawdę w ogóle mapa jest nie do poznania. Jest naprawdę bardzo ciężko grać w takich warunkach, aczkolwiek no, mapa jest mała i troszeczkę ta rozgrywka teraz inaczej będzie wyglądała. Teraz taki jeszcze rzut z góry, jak to wszystko wygląda. Dobra, to by było na tyle. Dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!